Witamy Dawida Wachowiaka. Chcieliśmy się zapytać w sprawie tego ataku na banery. Kiedy to było? Jak to się wydarzyło? Tak, w zeszły poniedziałek ustawiliśmy samochód osobowy przed głównym wejściem do Szpitala Orłowskiego. Dlatego do Szpitala Orłowskiego, bo zabija się tutaj najwięcej dzieci w całej Polsce. Około 120 dzieci rocznie. To jest co trzeci dzień mordowane jest za tymi oknami, pod którymi stoimy, dziecko. Tylko dlatego, że jest podejrzane o chorobę. Dlatego stanął tutaj samochód oklejony naszymi banerami antyaborcyjnymi, pokazującymi prawdę o aborcji, o jego okrucieństwie. Stał samochód kilka dni, z piątku na sobotę. Banery zostały zniszczone, pocięte. Została wylana na nich farba i zwinięte. Fakt ten został zgłoszony oczywiście na policję. Policja bada sprawę. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną uchwyceni. Tym bardziej, że samochód stał pod głównym wejściem, które jest otwarte 24 godziny na dobę. Więc liczymy na to, że ktoś z personelu mógł coś zaobserwować. Jeśli nie, to trzy kamery obserwowały ten samochód 24 godziny na dobę również, także może monitoring HUDA pomoże nam schwytać sprawców, aborcjonistów, bo to zrobiły osoby, które są za prawem do mordowania własnych dzieci. Chciałem się zapytać, a czy będziecie, jak zniszczą kolejny raz, będziecie tutaj stawiać na Orłowskiego? Będziemy stawać tutaj pod tym szpitalem, dokąd będziemy... Mówię o samochodzie. O samochodzie. Samochód będzie zabezpieczony w inny sposób. Mam nadzieję, że złodzieje czy bandyci, wandale nie skuszą się na to, żeby go zniszczyć. Nawet jeśli uda im się to zniszczyć, to jeżeli wolontariusze będą stać i pikietować tutaj, a darczyńcy Fundacji Pro Prawo do Życia będą finansować kolejne banery, które są niszczone na tym samochodzie, będzie stało. Ja przypomnę, że banery te mają bardzo dobry odzew. Bardzo wiele ludzi widzi ten samochód oklejony banerami. Wszyscy, cały personel szpitala wie już o tym, że zabija się tutaj dzieci i wszyscy pacjenci dowiadują się o tym, że w tym szpitalu, szpitalu Orłowskiego przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie zabija się dzieci, morduje się dzieci i to jest ważne. A czy zdarzają się nielegalne aborcje, czy z powodu gwałtu? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, czy odbywają się aborcje tutaj nielegalnie. Natomiast to, o czym mówię, to jest statystyka. To jest informacja bezpośrednio z tego szpitala. Zapytaliśmy ten szpital w trybie dostępu do danych publicznych i on nam odpowiedział konkretnymi liczbami, ile dzieci mordują w tym szpitalu. Dlatego stoi żuk, stoi 24 godziny na dobę, informuje setki, tysiące ludzi, przechodniów, osoby przejeżdżające autami i pacjentów o tym, że tu się zabija szpitale. W tym szpitalu zabija się dzieci. I to nie jest bez znaczenia, bo szpital, ta jednostka straci renomę. Coraz więcej ludzi wie i myślę, że nie każdy, żeby nie powiedzieć, zdecydowana większość osób nie chce być leczona w szpitalu, w którym zabija się legalnie dzieci. Ja cię jeszcze zapytam o jedno. A czy coś tutaj zmieni ten atak, co był tutaj na banery? Ludzie będą coraz więcej, będzie przeciwko aborcji, bo jednak większość jest przeciwko aborcji. Jesteśmy przekonani, że to, co robimy, działa. Nasze doświadczenie Fundacji Pro Prawo do Życia, która pikietowała w poprzednich latach inne placówki, inne szpitale, później zapytane te szpitale o wykonywane aborcje, informacje wskazywały na to, że liczba aborcji spadła. Także liczba aborcji spada pod szpitalami, które pikietujemy, a szpital Pro Familia w Rzeszowie wycofał się całkowicie z zabijania dzieci. To jest ogromny sukces. Także nasza obecność tu teraz ratuje życie konkretnych dzieci. Jesteśmy o tym przekonani i dlatego będziemy tu stawać i stać do skutku. Dopóki szpital imienia Orłowskiego, oficjalnie jego dyrekcja, nie wypowie się, że zaprzestają zabijania niewinnych dzieci. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo.